To była pouczająca lekcja o zamazywaniu śladów zbrodni przez komunistycznych oprawców. W czwartek gościem młodzieży z tarnobrzyskich szkół był historyk Instytutu Pamięci Narodowej profesor Krzysztof Szwagrzyk, który koordynuje ekshumację na warszawskich Powązkach. Takich spotkań jak to w Tarnobrzegu historyk odbywa niezwykle dużo. Od pewnego czasu w Polsce jest duże zainteresowanie tematyką żołnierzy wyklętych. Żołnierze wyklęci, czy jak woli profesoru niezłomni, to ci, którzy po 1944 roku przez 10 lat walczyli z systemem komunistycznym. Trwali w walce, której wygrać nie mogli. I dzisiaj, kiedy słyszę negatywne opinie o żołnierzach niezłomnych, to mogę powiedzieć, skąd jest to źródło. To jest efekt niestety propagandy komunistycznej, która przez kilkadziesiąt lat zatruwała umysły Polaków. I kto je wytwarza? Ci, którzy tworzyli system komunistyczny, ci, którzy go umacniali w różny sposób, ci ludzie, którzy chwalili ten system, dzisiaj mówią, że ci niezłomni wcale tacy święci nie byli. Ale przecież my nie mówimy o świętych, mówimy o żołnierzach, którzy walczyli. Nie możemy dzisiaj, szanowni państwo, posługiwać się kalką, którą próbował nam system komunistyczny narzucić. Krzysztof Szwagrzyk kieruje poszukiwaniami ciał zamordowanych, które kryje ziemia na cmentarzu powązkowskim w Warszawie. Bezimiennym szczątkom badacze przywracają imiona i nazwiska. Mam nadzieję, że po tym przedstawieniu dzisiaj prezentacji tu w Tarnobrzegu, w mieście majora Hieronima Dekotowskiego Zapory, wielu ludzi, którzy dotychczas słyszeli tylko o naszych pracach, będą mogli w jakiś taki bliższy sposób zapoznać się z ich charakterem, z ich specyfiką, ale także z trudnościami, które w nich występują. Spotkanie zakończyła projekcja filmu o kwaterze E, tak zwanej Łączce, gdzie grzebano rozstrzelanych działaczy podziemia niepodległościowego. Reżyserowi Arkadiuszowi Gołębiewskiemu udało się stworzyć film piękny i wzruszający. Nie tylko o pracach ekshumacyjnych, ale o tym, jak bardzo rodziny pozbawione przez kilkadziesiąt lat informacji o miejscu pochówku bliskich przeżywały moment odkrycia prawdy.